Jakiś ładny pieniek tam widzę. Nie kordy to, ale... Za ładne to było. Za ładne. No dobra, trudne trzy. O, to jest nie mikro, nie. To jest mało. Teraz by było fantów, bo uzupełniali chyba. Nawet jak nie wymieniam, tak już jak się miło otwiera, bo kurwa jak otwierasz tego gamoboxa na Wiśle i on jest pusty, to jest jakieś dziwne wrażenie, nie? Bez sensu, kurwa, otwierasz takiego gamoboxa. Ja wiem, że no kurwa, ile oni mogli mieć tych fantów? W tysiącach musieliby mieć więcej skrytów tworząc, ale... No ale choć coś. Tak tam, wiesz, mogę zrobić same mikro, które by były pełne. Ale zrobili tak, że przynajmniej masz przyjemność znaleźć dużej skrytki, która jest pusta. To prawda, no wolę już dużego... pustą niż mikro, nie? Szukać ja. W krzaczorach. To prawda. Trochę jak otręby pszenne, czy... A tutaj na płatkach orkiszowych łuki z taką grubą, chrupiącą skórką. To była... To taka mini prezent zrobiłem na urodziny. Ona się nie spodziewała, ale... Mam ja 13. No. I... Przyszła babka od Thermomixa. Takie tam urządzenie. No, za 5000. No. No i przyszła i zrobiła prezentację i tam się gotowało od razu, nie? I przy okazji Kamila w tym upiekła bułki i zrobiła masło czosnkowe. No. O, ja spierdalałem na gorąco te bułki z tematy. Kurwa, już widzę, jak mi się trzęsły uszy. Sorbet do tego, truskawkowo-malinowo-bananowy. No. Zajebisty. Mam jakiś obiad jeszcze, jakiś łosoś, a to dobry był ten łosoś. Chodź, jakie leje. No. Sok jakiś, no jakieś tam pierdoły, no ale to... To masło właśnie nie dostało, czosnkowe, bo masło już robiłem. Tam... I ty na urodziny ją zaprosiłeś na, taki, na taką wizytę, na Thermomixa? No, w sensie tak, no kupiłem go w sensie, ale... Kupiłeś Thermomixa? Ja pierdolę, nie masz co z kasą robić. Siłą, tylko sprytę. Nie chciałem tego podnosić po prostu. O. O, jest rapotek pewnie. Nie, ja rosnął, chcesz? Nie. Chowa się kto może. A ten już mi piszcze odkręcił. No, no. Co, on od rana? No, a co nie da. Zaczynałam długo jak się dało. Co? Tak, no, Patryk ma jutro przywieźć na blok fita. Ty będziesz na blok fita jutro? Nie, ale wczoraj.